Cześć, tutaj Michał Koper z portalu Ring Polska, pa. witam was serdecznie, moje myle już po powrocie do domu Suzuki Boxing Night 2 w Kielcach, no i czas na parę słów o tej imprezie, przede wszystkim o walce wieczoru. Mateusz Masternak kontra Siergiej Radczenko, Master wczoraj jako kolejny z Polaków wyszedł tego ukraińskiego Potwora po strachu ringów, który wcześniej sporo krwi napsuł i, i szpilce, i główce Jadamowi Balskiemu, tylko Michał Cieślak sobie gładko poradził wcześniej z Syrygiem Radczenką, no i wczoraj ten wyczyn Michała Cieślaka, wyczyn w cudzysłowie oczywiście powtórzył Mateusz Masternak. Poza pierwszą rundą, w której Radczenko miał swoje momenty i troszkę postraszył Mateusza, no to pozostałe rundy, by to był ruch jednostronny, walka ogólnie do jednej bramki, i no trzeba to. Powiedzieć otwarcie. Świetna postawa Mateusza Masternaka, który wrócił po drugu, długiej przerwie do boksu zawodowego. Była ta przerwa na boks olimpijski, być może wrócił oczywiście do boksu olimpijskiego, natomiast było obawy, tak że po tej długiej przerwie Przerwie na krótsze walki, na inny boks. już będzie się dobrze prezentował w boksie profesjonalnym. Wypad naprawdę znakomicie. Kapitalny, lewy, prosty, cios na korpus, który zrobiły robotę. fajnie składa uderzenia w kombinację. Była wytrzymałość też, co ważne na dłuższym dystansie niż ten boks olimpijski. No i była też duża intensywność, nawet nie wiem, czy nie większa niż przed tą przerwą na boks olimpijski. Także występ na duży, duży plus. No i nic dziwnego, że zaraz po walce pospieszył z gratulacjami dla Mastera. Artur Szpilka, który ostatnio miał strasznie ciężką przeprawę z Ukraińcem, no i napisał Szpila na Twitterze Brawo Mateusz, pokazałeś jak to się powinno robić. No i to jest najlepsze podsumowanie, te słowa Artura to jest najlepsze podsumowanie całej historii Radcianki w Polsce. Radcianko to jest pięściarz, który mimo swoich niewątpliwych atutów, tak, jest wytrzymały na uderzenia, co było widać wczoraj w walce. Ma dobry prawy prosty, potrafi wejść w tempo, w cios, ma dobry... Lewy sierp, no to jest pięściarzem, który prezentuje określony poziom. Jeśli masz mistrzowskie aspiracje, chcesz mierzyć wysoko, to z takim pięściarzem jak Radczenko, no to wychodzisz do ringu i go bijesz, jak mówił legendarny Artur Binkowski. Trzeba zrobić z nim to, co zrobił Cieślak, to, co zrobił Masternak. Tak się po prostu wygrywa z Sergiem Radczenko. Koniec. Kropka. Dlaczego wcześniej tak się z nim e, słabo prezentowali? Balski, Szpilka i Głowacki, jeśli chodzi o Główkę, no to jest usprawiedliwienie dla niego, tak, on miał przed walką jakieś tam swoje osobiste problemy, ale pamiętajmy, że potem w kolejnym pojedynku wyszedł do Maksima Własowo, no i udowodnił swoją wartość, tak, pokazał, że ta walka z Radczenką to była tylko jednorazowa wpadka, z, z dużo lepszym od Radczenki Własowem już Główka poradził sobie, dobrze, może coś jest w tym, co mówił Mateusz Masternak, że Radczenko ma sposób na mańkutów i dlatego słabiej zaprezentował się z nim i Głowacki i Szpilka, no, ja chciałbym zobaczyć rewanż przede wszystkim Radczynko-Śpilko, to jest walka, na którą czekam już Mimo tego, że Raczenko został już dwa razy w Polsce wyjaśniony, tak? Wiemy, jaki to jest 5 jaki prezentuje poziom. Pokazali to i Cieślak, i Masternak w międzyczasie, Jegorow. tak? Do niego trzeba wyjść i go zbić, no ale chciałbym zobaczyć ten rewanż, bo to jest pytanie nawet nie o, nie o Syrię ja Raczenkę w tym momencie, tylko do Artura Szpilkę. tak? Jeśli Szpilka wyjdzie do tego Raczenki i zdominuje go w podobnym stylu do Mateusza Masternaka, choć. Albo choć trochę zbliżonym, no to znaczy, że wszystko jest w porządku, tak? Można dalej boksować, myśleć o tym, co dalej. Jeśli natomiast Szpila będzie miał ponownie problemy z Raczenką, no to już... Będzie mieli jasność jakby w drugą stronę, tak? Że... No coś tam już się powoli u Artura kończy, natomiast no czekamy na ten rewasz. Mam nadzieję, że Szpila zrzuci wagę, bo w tym momencie zdaje się jest 106. Już chyba ten też oficjalnie potwierdził, więc no, jest co zbijać. A na ten, re, ten rewasz ja czekam, pewnie wielu z was również. Czeka na niego Radczenko, który pewnie też sobie krzyknie za tę walkę dużą sumę, bo master mówił, że nawet za walkę z nim chciał. Duża, co dopiero zarewana ze szpilką, który pewnie będzie e, się dobrze oglądał, ale miejmy nadzieję, że do tej walki dojdzie. No i będziemy mieli wtedy jasność. Jeśli chodzi o Radczynkę, mamy jasność, będziemy mieli jasność, co o, jeśli chodzi o szpilę. Wracając już teraz do Mateusza jeszcze, tak, no bo po tym występie, znakomitym występie, zaraz pojawiły się głosy, że Masternak jest najlepszym polskim kruzerem, jednym z najlepszych pięciarzy, bez wątpienia jest jednym z najlepszych, czy najlepszym no, tutaj jest pole do dyskusji. tak? Pamiętajmy, że główka mimo słabego występu z, z, z Radczenką, tak korespondencyjnie z Masternakiem, no to jednak potem pokonał Własowa. Potem była ta wpadka z Bredisem, ta brudna walka w Rydze. No nie wiadomo jaki byłby wynik, nie przesądzajmy, ale dużo teraz będziemy, dużo nam wyjaśnić. Walka z okoli. Głowacki okoli, będziemy mieli jasność co do główki. No, pamiętajmy, że w wadze junior ciężkiej, już nie biorę pod uwagę krzyżka Podarczyka, który zbliża się powoli do końca kariery, no i póki co, e, póki co nie boksuje, jest po operacji. No to jest jeszcze Michał Cieślak, który z tym radcianką poradził sobie tak samo dobrze jak Masternak, tam również była pełna dominacja, a niedawno stoczył wyrównany pojedynek mistrzostwo świata z, e, z Makabu. Także no, ja bym tutaj. E, Mógł dyskutować, tak? Biorąc pod uwagę ostatnie walki, nie biorąc pod uwagę główki, bo miał tą ostatnią walkę dziwną, nie wiadomo jak ona by się skończyła, no to porównując Master nakaz z Cislakiem, miałbym tutaj zgryz, który aktualnie jest w lepszej dyspozycji. E, przyszłość pokaże, natomiast e, ciekawe pytanie, kolejne ciekawe pytanie, nawet nie wiem czy ciekawsze, kto jest najlepszy w Polsce, bo to akurat chyba jest średnio istotne, tak naprawdę. E, kolejne pytanie brzmi. Co dalej z karierą Mateusza Masternaka. No bo ten pojedynek, jak zapewne wiecie, był pojedynkiem, no, oficja... nieoficjalnym, tak, on był pojedynek na zasadach boksu zawodowego, on był punktowany, ale jego wynik nie zostanie wpisany do, do rekordów. Na pewno PSB chciałby u siebie zatrzymać Mateusza Masternaka, do Igrzysk olimpijskich, pewnie dla niego też była zrobiona ta. Gala, będą też kolejne gale organizowane przez PZB, na których zakładam, też Mateusz Masternak będzie boksował, no bo to jest dobry pomysł i dla promocji imprezy, i dla Mateusza, no bo dzięki temu PZB jakby zatrzymuje Mateusza u siebie, jest szansa na storię w Olimpiadzie, ale uważam, że warto byłoby, żeby już kolejne pojedynki były wpisywane do rekordu, no bo teraz Mateusz stoczył fajny pojedynek, dobrą walkę no Dobrze byłoby, żeby ta walka figurowała w rekordzie, żeby już miał kolejne zwycięstwo no i piął się w rankingach zawodowych, no bo to, że on jest bokserem olimpijskim, tak? Marzącym o starcie na olimpiadzie, biorącym udział w tych olimpijskich imprezach, nie wyklucza też kariery zawodowej. Można te rzeczy prowadzić równolegle, no i szkoda wielka, że ta wczorajsza walka nie została wpisana do rekordu, Ale ale tutaj jest historia, o której mówiłem wam jeszcze przed kielecką imprezą, a która została potwierdzona oficjalnie na konferencji prasowej. Polski związek bokserski nosi się z zamian. Z zamiarem, znaczy w zasadzie już to chyba stało się faktem, tak? Utworzył Wydział Boksu Zawodowego w swoich strukturach, czyli chce wciągnąć boks zawodowy w swoje struktury, tak jak to było kiedyś, bo aktualnie jest PWBZ kierowane przez Krzysztofa Kraśnickiego jako osobna komórka poza Polskim Związy Związkiem Bokserskim, no ale PZB chce teraz u siebie znowu mieć cały boks. Zawodowy, znaczy nie wiem czy cały, no ale boks zawodowy, wydział boksu zawodowego w swoich strukturach, usankcjonować to jakby przez kontakt też z Ministerstwem Sportu, no i ruszyć z tym projektem na cały świat, tak, żeby mieć już kontakt z federacjami bokserskimi, żeby federacje bokserskie to ten związek P PZB uznawały jako oficjalną polską organizację. To jeszcze taki kolejny rozdział w historii tej Austriasko Polskiej. Co by się wtedy stało, gdyby PZB miało już ofic była oficjalnie usankcjonowana tak przez y, międzynarodowe federacje, gdyby miało ten związek boksu zawodowego u siebie, no to wówczas Mateusz Masternak mógłby kolejne walki, toczyć na galach PZB i wtedy ten rekord, te, wtedy te walki wpisywałoby się do jego rekordu. Efekt byłby taki, że Mateusz tak, po pierwsze zarabiałby na swoich galach, y, po drugie, PZB organizowało, miałoby fajne gale, które mogłoby prezentować się no, publiczności. Oprawa wczorajszej gali była bardzo fajna. Masterowi liczyłyby się e, walki do rekordu zawodowego, więc jednocześnie zdobywałby, e, awansowałby w rankingach boksu zawodowego, no i trenował przed olimpiadą i jakby PZB miałoby go w swoich strukturach. Także wydaje mi się, że to jest takie najlepsze rozwiązanie. Jedyny brakujący element w tej układance to jest promotor Mateusza Masternaka, czyli Dobrze by było, żeby Mateusz Masternak miał jednocześnie promotora, który, miał, który ma siłę przebicia w organizacjach bokserskich, no bo można by zrobić tak, żeby Mateusz Masternak toczył te walki i te, dzięki tym walkom awansował w światowych, w światowych rankingach, miał kogoś, kto mu załatwi ewentualnie potem walkę o mistrzowski pas. Nie wiadomo jak będzie z igrzyskami, tak? tam można awansować, a można nie awansować, konkurencja jest mocna, no a szkoda by, żeby te walki, które Mateusz będzie toczyć... Przepadały. Można by jedno, jednocześnie próbować dostać się do walki o mistrzowski pas. A po tym, co pokazał wczoraj Mateusz w walce z Sergiem Radczenką, uważam, że wcale nie jest na straconej pozycji. Na pewno pas mistrzowski może powalczyć, a może i go zdobyć. Także ten pomysł PZB na utworzenie swojej organizacji. Boksu zawodowego, wciągnięcie w struktury boksowego. No to jest właśnie taka koncepcja, która mogłaby tutaj sporo rozwiązać. Brakuje tylko jeszcze do tego wszystkiego promotora. Ogólnie podsumowując fajny występ, Mateusza Master na kanale. Najważniejsze pytanie teraz brzmi co dalej. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia.